Osoby bezdomne od 10 stycznia, kiedy otworzyliśmy punkt w tych właśnie godzinach, w odpowiedzi na brak pomysłu na siebie przez te osoby, przychodzą tu codziennie. Przychodzą prosto z miejsca, gdzie przebywają do godziny 16, czyli z tak zwanej świetlicy, która funkcjonuje w okresie zimowym, i są u nas do czasu, kiedy mogą znaleźć miejsce na noc czyli noclegownia, autobus, który nocą jeździ. Między 16 a 20, poza tym, że mogą u nas się ogrzać, to przede wszystkim mogą się napić ciepłej herbaty, mogą coś zjeść, ale porozmawiać. I chyba to jest najważniejsze, i to było celem otworzenia naszego punktu pomocy charytatywnego Caritas właśnie w tych godzinach. Pani z nimi rozmawia? Tak. I okay. nie tylko ja, bo jest cały zespół punktu i pracownicy, z którymi dzielę się tym dyżurem popołudniowym, jest siostra, która też wspiera duchowo, jest pracownik socjalny, który również ma dyżur, i ja rozmawiamy o życiu, o tym jak się zadziało i co się zadziało, że właśnie są w tym miejscu, w którym są. Że nie mają dachu nad głową, są trzeźwi, choć i też są osoby pijane. Z racji mrozów nie wyrzucamy osób pijanych. No mniej dialogu tu nie ma. Natomiast y, sami chętnie opowiadają swoje ciężkie historie. Część z tych osób deklaruje chęć y, pójścia dalej za naszą radą, tak? Co mogą dalej zrobić, gdzie mogą się udać? Zaczynamy od zwykłej prostej rzeczy, jakim jest wyrobienie dowodu osobistego. Ale część z tych osób y, tylko deklaruje i na tym się to kończy. Znikają, pojawiają się za jakiś czas i wiemy, że ta praca jest znów od nowa, bo znów pytamy dlaczego. Dlaczego nie przyszedł, dlaczego nie chciał y, posłuchać nas i, i jakby coś z tym życiem swoim zrobić? Przyznają, że właśnie zapili, albo właśnie ich gdzieś pobito. Hmm. Niemniej jest ta grupka osób, które gdzieś się zupełnie pogubiły i bez tego pierwszego kroku do przodu nie pójdą dalej. Czy y, takie stereotypowe spojrzenie na osoby bezdomne y, zderzyło się y, z tym, co Pani widzi tutaj y, w tych ludziach? Ten stereotyp jest prawdziwy? Nie, zdarzyło się to bardzo. Moje myślenie, ponieważ jakby pracownikiem socjalnym jestem od 8 lat, ale byłam w różnych miejscach, więc podopieczny, osoba, którym, osoby, którym pomagałam, były różne. Podopieczny, jaki, w tej, jaki jest w tej chwili w tej nazwijmy to ogrzewalnią, tak? Jest osobą bezdomną ja tego podopiecznego znam od półtora miesiąca, to dopiero teraz zobaczyłam, jaki to jest człowiek. Że to nie jest właśnie ten, którego postrzega się, że jest pijany, brudny i leży pod śmietnikiem. To często są ludzie właśnie, którzy nie mają gdzie mieszkać, korzystają z dostępnych form, jakie są, żeby się wykąpać, między innymi u nas. I nie ma to nic wspólnego z tym pijanym, brudnym, śmierdzącym człowiekiem. I powiem na prawie dwa miesiące tej działalności popołudniowej jako ogrzewalnia, były dwie osoby, gdzie moglibyśmy powiedzieć, że faktycznie z powodu alkoholu zanieczyściły się i ten odór był niesamowity, niesamowicie nieprzyjemny, ale też nie wyrzucaliśmy tych ludzi, bo to były mrozy, więc on by na ulicy zwyczajnie umarł. Natomiast to były naprawdę tylko dwie osoby. To są normalni ludzie, którzy tak samo jak my szukają ciepła, miłości, a przede wszystkim chcą wyjść z tego, w czym są teraz. Można, jak możecie im pomóc? No bo przychodzą tutaj, ogrzewają się, herbatę, ale na tym się nie kończy. I to jest dusz. doraźne, tak, to jest tu i teraz. Natomiast to jest właśnie ta praca, rozmowa, żeby im pokazać, że można żyć. Prozaiczne rzeczy to, o czym mówiłam, czyli zacząć od wyrobienia dowodu osobistego, potem jest rozmowa z doradcą zawodowym, którego też mamy w, innym, w innej naszej placówce. No przede wszystkim rozmowa tu z pracownikiem socjalnym i pokazanie, że można inaczej. Rynek pracy w tej chwili zmienił się. To nie jest tak, że nie ma pracy. I to naprawdę w zawodach dla ludzi, powiedzmy, bez wykształcenia, tak jak panowie mówią, mają podstawowe gdzieś jakieś kursy, kończyli bądź nie, ale naprawdę jest możliwość podjęcia zatrudnienia. I staramy się im to pokazać. Staramy się na początek dać im ten wolontariat bo to jest to, gdzie oni muszą się nauczyć żyć z tym, że jest jakiś czasookres, że trzeba na jakąś godzinę przyjść, jakaś obowiązkowość. I dając coś z siebie, widzimy to po wolontariuszach, którzy tu są, którzy też mieli swoje historie ciężkie, wyrabia się schemat obowiązkowości, a co za tym idzie, aktywizacja zawodowa płatna. I pomalu, pomalutku, małymi krokami staramy się z tymi ludźmi to robić. Mamy jednego pana, który faktycznie już pracę podejmie. Jest wiem, niewiele na 20-25 osób, które tu dziennie są, ale to jest ten jeden człowiek, który już wychodzi z tej bezdomności. Za tym jest cała lawina, bo to jest kwestia mieszkania, czyli pomoc w uzyskaniu lokalów socjalnych. Ale przede wszystkim ta pierwsza praca to jest pokazanie, że nie ulica, nie, nie pustostan. Tylko jednak schronisko. Tam są ludzie, którzy też pracują z tymi panami. Mówię tu panowie, bo zdarzyła się jedna pani na, na te półtora, dwa miesiące, więc stąd mówię panowie. Ale jednak jeśli to nie będzie całościowo i nie, będzie, nie będą pokierowani do instytucji, tylko będą poruszać się w obszarze samej ulicy i świetlicy, która działa w dzień i za chwilę będzie zamknięta, bo będzie koniec, że tak powiem zimy i u nas też będzie zamknięte, bo będzie koniec zimy. To ci panowie będą no, tylko się na obszarze parku, jakiegoś terenu. I nie będzie osób, które będą wzmacniały w zmianie, to nic nie zrobimy. Bezdomność, czy ona wiąże się także z jakąś bezradnością? Myślę, że tak. W odpowiednim czasie nikt nie podał im ręki, nie pokazał, że można inaczej. Utwierdzają się w tym, że nic więcej nie mogą zrobić. Ale nie tutaj. No nie. tutaj chyba tego... popychacie do nie. działania. Na to nie pozwalamy. Wręcz jeśli mają sytuacje, o których mówią, że albo właśnie nie ma ich dwa trzy dni dlaczego? Bo zapiłem, jak oni to nazywają, tak? Yy, to pokazujemy, że nie tędy droga. I co z tego, że te trzy dni piłeś? I co dalej stoisz w tym miejscu, w którym stałeś? Nie tak, i nie tędy. Absolutnie tu nikt z nas nie będzie głaskał za to, co. Yy co jakby źle zrobili, co nie pomogło pójść do przodu, tylko cofnęli się do tyłu. Staramy się robić wszystko, żeby pokazać im pozytywne cechy i wzmacniać. Bardzo często w tych rozmowach, w każdym razie, które przeprowadziliśmy, to jest tak, że oni żyli, mieszkali z mamą, mieszkali z babcią, już dorośli ludzie. Tak. I to jest chyba też duży problem, który widzimy nie tylko tu yy, w rozmowach popołudniowych, ale też u naszych podopiecznych, którzy korzystają z naszych innych form wsparcia, że yy, Mieszkali właśnie z mamą, z babcią, dorośli ludzie. Myślimy i przypuszczamy, że wyglądało to tak, że to mama, babcia nie potrafiła przestać być ciągle tą mamą, babcią taką niańczącą. Nie odcięła tej pępowiny i to są dorośli ludzie, którzy za życia tych osób faktycznie niańczyli. I w momencie, kiedy ta mama, babcia odchodzi, kompletnie nie potrafią się odnaleźć, nie mają pracy, bo to często emerytura babci czy mamy była jedynym źródłem utrzymania. Utrzymania nie tylko ich, ale i mieszkania, opłat, tak? I kiedy ta mama, babcia odchodzi, oni zostają bez środków do życia i to jest ten moment, gdzie nie potrafią odnaleźć się, bo to nie jest tak, że nie ma rozwiązania, bo i ludzie tracą pracę, a z powodu utraty pracy nie tracą mieszkania. Są dostępne yy, możliwe zasiłki i formy wsparcia na jakąś sytuację kryzysową, ale oni są tak bardzo niezaradni życiowo, że nawet nie wiedzą dokąd pójść i o co poprosić. I w ślad za tym, co idzie. Ileś miesięcy niepłacenia, i no niestety eksmisja, bruk, ulica, i brną w to dalej, bo dalej nie wiedzą, gdzie się udać, gdzie pomóc. Wyobraźmy sobie, że osoba bezdomna dostaje mieszkanie socjalne, znajduje pracę, ale jednak ta, ta wyuczona niezaradność i troszeczkę jednak korzystanie z pomocy mamy, babci. Karitas, a później jest instytucji. Tak. Potem instytut, A nagle muszą jednak zadbać o siebie, i jest jedno niepowodzenie, drugie, trzecie. Co zrobić, żeby oni już wchodząc na taką ścieżkę samodzielności, byli wspierani jednak w, w samodzielności. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo jeżeli już nie są instytucjonalnie wspierani, tak? Czyli już tu nie ma tej instytucji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nie weszli w struktury jakiejś pomocy psychologa, czy nie uczestniczyli w terapii, bądź zakończyli ją i nie kontynuują tego wsparcia, zostają sami. Pytanie, jak mocno już się ukorzenili, na ile doceniają to, co mają, tak? to mieszkanie, tą pracę. I jakby kwestia, w jakie środowisko wchodzą, bo, bo być może tu wystarczą przyjaciele, którzy mając już stabilizację życiową, pomogą funkcjonować dalej. I nie jest potrzebne tu wsparcie instytucjonalne. Proszę mi powiedzieć, skąd w ogóle pomysł na przechowalnię? Jak, się, jak to się stało, bo to nie jest zlecenie od miasta? Nie, od... absolutnie nie. Y, jakby właśnie widząc, co jest w strukturach, co istnieje dla, dla ludzi bezdomnych y, i luka, jaka jest pomiędzy godzinami tymi dostępnymi dla nich, czyli miasto daje świetlice. Schemat, powiem może tak, jest zimno, bo to od tego zacznijmy. To nie jest całoroczne, to nie jest tak, że mamy coś, co, co myślę dobrze by było, yy, gdzie jest miejsce całoroczne, gdzie są specjaliści, gdzie ci ludzie nie mający domu mogą przyjść i porozmawiać. Yy, to niestety czegoś takiego nie mamy w formie świetlicy całorocznej. Mamy tylko z powodu mrozów miejsca do ogrzania, nazwane świetlicą w godzinach 8-16. I oni tam chodzą, zjedzą, napiją się. Ale nie ma tam specjalistów, którzy będą z nimi rozmawiać. Ale oni są zadowoleni, bo nie są na ulicy. To jest ważne, bo jest zimno. Między godziną 16 a 20 yy, miasto, tak, no tak nazwijmy, bo musiałabym tu wymieniać po kolei y, instytucje, ale nazwijmy to miasto. Nie daje tym ludziom nic, żadnego schronienia, czyli albo siedzą w parkach przy minus 10, ratują się sklepami, galeriami, bo, bo tam jest przynajmniej ciepło. Ale to nic nie wnosi. Gdzieś tam są rozrzuceni i praktycznie o godzinie 20 mogą się udać do noclegowni. Noclegownia nikogo nie wyrzuci. Przynajmniej ten czas, kiedy teraz troszkę już jest inaczej, bo zrobiło się cieplej, ale kiedy największy mróz był, noclegownia nikogo nie wyrzuciła. Ci ludzie mogli niemalże na siedząco czy stojąco, ale tą noc tam przetrwać. W schroniskach miejsc w takim okresie zimowym, w takich mrozach niestety nie ma. Niemniej nie jesteśmy my jako my nie mogliśmy zabezpieczyć tu nocy, nie mogliśmy zabezpieczyć dnia do 16, bo mamy inne działania dla osób równie potrzebujących, ale między 16 a 20, kiedy widzieliśmy, że ten problem jest, że ci ludzie gdzieś się tułają i nie mają co z sobą zrobić, stwierdziliśmy, że to jest ten czas, kiedy może my, nie mając warunków lokalowych, ale tą małą poczekalnię, niemniej z grzejnikiem, i z herbatą, którą mamy i ciepłą, i, i bułką, że tak powiem, a czasami i, i z, ze zbiorów, które mamy, jakieś tam jednorazowe zupki, to możemy tym ludziom to dać, ale przede wszystkim możemy też z nimi rozmawiać. I być może właśnie to będzie ten pomysł na to, żeby na tych 25 jeden wyszedł z tej bezdomności. I tak to się zaczęło. Tak 10 stycznia zaczęliśmy działać bez uschematyzowania, podawania gdziekolwiek po prostu. Na początku były dwie trzy osoby, oni bardzo szybko się komunikują, bardzo szybko informacja przeszła dalej. Myśmy tego nigdzie oficjalnie nie podawali, po prostu chcieliśmy zobaczyć, jak to będzie, czy to faktycznie coś tym ludziom da, czy, czy my tym pomożemy. I okazało się, że tak, coraz chętniej i rozmawiali z nami i mówili o tym, co przeżyli i coraz chętniej korzystają z tego, co możemy im dać i tu na chwilę i na ten moment, ale i też widzimy, że patrzą trochę w przyszłość. Co z tego będzie zobaczymy, za, za chwilę te mrozy już ustają, za chwilę pewnie będziemy musieli zamknąć się w tych godzinach z racji prozy, no nie mamy lokalu większego, marzy nam się właśnie świetlica całoroczna żeby to nie było tylko dawanie, ale praca z ludźmi, żeby im pokazać, że można żyć inaczej.